Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Farma Zbynia. To jest Farming Simulator 2017 i witam Was na Mazurach, na mojej farmie. Dzisiaj sobie polecimy z prasowaniem siana, które ostatnio sobie zgrabiliśmy. Będziemy prasować tutaj tym ferdaskiem. Wyciągniemy sobie prasę z garażu i udamy się na łąkę. Dzisiaj sobie wyciągnęliśmy naszą prasę Wellinger i zobaczymy, na co ją będzie dzisiaj tutaj stać i jak pracuje. Heniek chyba chcesz być sprasowany. Chodzisz po drodze. No, ludzi zna ci pełno, to będzie kto miał belki wozić. Także nie będzie problemu z tym. Jedziemy oczywiście tutaj na łąkę. Akcja prasowanie. Tak, żeby krówką już było co dać do jedzonka, świeżego sianka wrzucimy. Niech sobie jedzą. I tutaj sobie tak zajedziemy. I rozłożymy naszą prasę. Coś mi się wydaje, że chyba ona tego nie łyknie tak na raz. Opuścimy, odbierać i włączamy. No to co, do dzieła. Powolutku. I nawet ładnie to idzie. Kosteczki ładnie sobie wypadają. Ferdasek daje nawet radę. Myślę, że te 7 km 8 na godzinę to jest tak wystarczająco, nie za szybko. Tutaj jest trochę rzadziej, to nawet można przyspieszyć. Wiadomo, będzie grubsze wałki, to trzeba mnie trochę wolniej. Tak na razie ładnie sobie daję radę. Troszkę tego prasowania tutaj będziemy mieli, ale nawet płynnie to idzie. Zatrzymamy się na moment, wyjdziemy zobaczyć, czy te belki podniesiemy. Leciutkie. Dobre są. Jedziemy dalej.
Myślę, że te belki będziemy zbierać przyczepami tymi normalnymi od włożenia zboża i po prostu będziemy sobie wrzucać tak luzem, a później w stodole będziemy układać. Przyspieszymy. Nie jest tak tragicznie, daje sobie trasa radę. Ferdasek dostaje troszeczkę po garach, ale obroty muszą być. Grupki będą miały co jeść. W belkę wchodzi 450, 460, tak? Około 500 kg, czy tam litrów, powiedzmy. Tak naprawdę taka belka to tam mniej waży. Ale patrzę tak jak tutaj w grze mają ile kilogramów, powiedzmy, tej trawy sprasowanej, czy tam litrów, może tak? Ładnie to idzie, troszeczkę musimy sobie zajechać. Tutaj trochę drugiej musimy wolniej, chociaż tu grubsze sprasowaliśmy. Trzeba było się zatrzymać, żeby się nie zapchało. Oj, powiedzieliśmy trochę. Ło, się prasa wygięła.
jakoś pominiemy. To nawet się udało. Tak, mieliśmy belkę, ale prawo mi to lepsze. Dosyć sprawnie to idzie. Krówki sobie chodzą tutaj. Statko u sąsiada na wsi. Na momencik zrobimy sobie małe cięcie, sprasujemy tutaj trochę, żeby nam odcinek za długi nie wyszedł, bo jeszcze jest ta druga łąka, także teraz sobie zastopujemy na moment, ja tutaj parę wałeczków sobie sprasuję, także do zobaczenia za momencik. I witam z powrotem, mam ostatni wałeczek tutaj na tej łące większej. Zaraz przejedziemy na drugą łąkę. Szkoda, że nie mamy podajnika, żeby to od razu na przyczepę sobie leciało. Ale w następnym odcinku będziemy sobie zbierać te beleczki.
jakby to, żeby złożyć. Aha, musimy rozładować prasę. I złożymy. I jedziemy na następną łąkę. I jedziemy na drugą łąkę. Sobie od razu rozłożymy. W następnym odcinku raczej będziemy mieli gościa do pomocy, do wożenia. O ile się uda. I oby się udało. Raz, dwa, sprasujemy tą łąkę. Kochani, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, oczywiście zostawiania łapek w górę, komentarzy, udostępniajcie znajomym, niech wbijają, oglądają, subskrybują. Powoli nasza ekipa widzów niech się rozmnaża. Fajnie będzie, gdy będzie was tutaj więcej. Przepraszam, troszeczkę byłem chory, jeszcze mi nie przeszło do końca i trochę mi kaszel został. Ale niestety takie pogody teraz, deszczowe, zimno. I się troszeczkę przeziębiłem.
zbierasz, nie będziemy składać, jedziemy do tamtego pałeczka ostatniego. Zbierzemy. A więc w następnym odcinku zagości tutaj na pewno jakiś pomocnik do zbierania i na pewno w następnych odcinkach też ktoś wpadnie z moich znajomych. Jeszcze sobie tutaj cofniemy. Ojej. Jeszcze jedno, że to się zrobi. Dobra, podnosimy, wyłączymy, wyciągniemy belki. Złożymy i uciekamy do domu. Ładnie beleczki sprasowane. Będziemy mogli zwozić siano. Także już teraz zapraszam na następny odcinek. Jeśli ktoś nie widział poprzednich, zapraszam na mój kanał. Tam jest playlista. Sobie możecie wszystkie odcineczki do tyłu obejrzeć z tej serii. I już teraz zapraszam na kolejny zwożenia tych belek siana. Na pewno z gościem, z pomocnikiem. Sobie tutaj zwieziemy. Nakarmimy nasze krowy. Damy im wody. I będziemy zaczynać żniwa. Wyciągniemy naszego klasa. W końcu odpalimy i wyjedziemy w pola żniwowa. Sobie skręcamy, jedziemy zaparkować. Teraz delikatnie, powoli, żeby się nam prasa zmieściła. Starczy. Dobra, odpinamy. Myślę, że chyba weźmiemy do zbierania jednak tą przyczepę drewnianą. Podepniemy, przygotujemy. Taka malutka ta przyczepa w sumie. W porównaniu do tej ma 10 ton. W sumie na to 4,5 podobno wchodzi, ale coś wątpię, ona by się zarwała. A więc przygotujemy sobie już tutaj na następny odcinek. A na dziś kończymy. Sprasowaliśmy sobie belki, idziemy sobie jeszcze garaż, zamkniemy, bo prasa na razie nam nie będzie potrzebna.
A więc no co, widzimy się w następnym odcinku. Będziemy sobie zbierać siano, beleczki. A więc do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, piszcie komentarze, udostępniajcie znajomym i oglądajcie. A więc pozdrawiam, ja, czyli Zbyniu. Trzymajcie się cieplutko, hej!